Siema, siema, jestem RyotGplay, to jest kolejny film na moim kanale. Tym razem będzie on poświęcony nowemu DLC, które wyszło jakiś czas temu, dość niedawno. I myślę, kurczę, bardzo fajnie byłoby sobie nagrać po prostu ten film o tym DLC, tak? Więc jakby nie było, super, nagramy sobie, zobaczymy co to też jest. I ja powiem wam szczerze, że bawełny bardzo, bardzo rzadko używam jakby... produkuję ją i tak dalej, ale dzisiaj może mi się odmieni i może mi się spodoba, także zobaczymy. Przed wami oczywiście Yonderek 8400, czy jakoś tak, czy tam się czyta jakoś różne te liczby. Tutaj mam oczywiście ładowarkę kołową New Hollanda wraz z takimi fajnymi widełkami. Rzecz jasna, sam kombajn do tej bawełny, więc super, na 6 rządków, wow, szacun. No i nową przyczepkę, która też jest w tym zestawie wraz z MAN-em albo MAN-em, zależy jak tam kto nazywa. Więc cóż, może bez wrażenia podejdziemy sobie. Akurat polo, które mamy do skoszenia, do wymłudzenia jakby, to jest 54 i 116. Zaczniemy od 54, bo jest bliżej nas i myślę, że będzie spoko. Jak widzicie, kombajn dość spory, kurczę, naprawdę jest ogromny, o wiele większy od, dla porównania wam pokażę, wygląda Combine Case'a. Proszę bardzo, jest Combine Case'a, nie? On wygląda w ten sposób. Kwadracik taki malutki, kurczę, w ogóle, nie? No a ten jest po prostu, kurde, ogromny, nie? Także spoko, on trochę w trakcie rozkładania jest, coś nam się popsuło się. Dobrze, więc jedziemy po prostu. Odpalam maszynę, część jakoś składa, aha, bo on jest... Złóż kombajn. Nie, dobrze, czy on był złożony? Tak? On jest tak rozłożony? Złóż? Rozłóż. Aha, czyli to, on jest. On tak wygląda, jakby powiedzieć. No, troszkę mi się pomieliło. Okej, teraz jest spoko. Tak jest, wybaczcie. Tak oto on wygląda, właśnie jako kombajn złożony, więc jedziemy sobie nim na pole. No, no klosek fajnie, nie? Dobra, fajny klocuszek, więc spoczko. Dobra, troszkę mi się pomyliło. Okej, okay. Bardzo zwrotny, więc to mi się podoba. No i Yonder, tak? Więc fajnie, coś kurczę robię jednak z tą marką, nie opierdzielają się jak to było kiedyś. Fajnie, że kurczę, jak jakoś po krzakach jeżdżę. Więc iść nie wiem. Oczywiście mapka to Wschodnia Dolina, do której link macie na moim kanale. Po prostu wystarczy wpisać Wschodnia Dolina RyotGplay i będziecie mieli taką piękną mapę. Update do niej niedługo wychodzi, więc spokojnie, jestem w trakcie prac aktualnie. Także coś się tam dzieje. Wiem, że tutaj coś z ruchem było w tym miejscu nie tak, ale to się naprawi. Na luzie mamy czas. Żadnego terminu nie powiedziałem, więc jakby się nie mam co martwić, nie? Dobra, zaczniemy sobie tutaj. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie tutaj funkcjonować. Ogólnie szkoda, że nie mam, że do tego farminga wychodzą, znaczy no, dobrze, że wychodzą DLC, ale szkoda, że wychodzą takie, na które nie za bardzo wyczekuję, jakby co, nie? Dobra, opuść. Co ja robię? Nie, dobrze jest. Teraz włączmy sobie go, aha. Czy on teraz pracuje? Czy jak to wygląda w tym momencie, bo ja... Okej, okay, on teraz zbiera, tak? Do czemu się tak ten dziwnie składał? No dobra, w każdym razie testujemy sobie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie będzie wyglądało sobie to wszystko. Okej, okay, jakoś tak będę musiał pojechać gdzieś, nie? Czekajcie, żeby to ładnie łapać. Tak będzie najlepiej po środku, okej. Okay. Ale coś się zbiera, więc spoko, dobra. Jak tam jakieś ustawienie jeszcze mamy? Pracownika, podnieś kombajn i takie tam. Dobra, na razie to sobie będziemy zbierać. Po prostu tak, więc spoczko, spoczko, spoczko. No i też chyba widzę, że tu nie jest jakoś tak specjalnie dużo jak w case'ie. No w case'ie to strasznie długo się zbierało te baloty. No tam masakryczna ilość w ogóle, żeby na jedną. A tutaj widzę, że mam 20%, więc fajnie, bardzo dobrze. Chciałem też troszeczkę maszynek z mod contestu użyć, ale myślę sobie, kurczę, tam takie bardziej średnie maszynki są, a nie całe coś wielkiego, bo to wiadomo, jakaś większa mapa się kroi, więc na większych będziemy cisnąć. No i jest jakby fajnie. No tak, taka bawełna spoko. Też ogólnie zobaczymy, czy będę mógł taką bawełnę sobie sprzedać, bo nawet nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra. Tak nierealnie sobie pojedziemy troszeczkę. Nie patrzcie na to, tak się nie robi ogólnie. Ale zbieram sobie, bo to muszę poprzeczniaka strzelić. Taka choroba zawodowa już po prostu, nie? Dobra, maszynka się fajnie brudzi.
Tu wszystko cacy, się tam troszkę gniecie, ale wstaje zaraz, więc spoko. No i nice. Nie wiem, ile sobie tych boltów zrobimy, bo akurat chyba to ten John Deere robi te baloty w balotne, robi te po prostu, ściska to jako belkę, tak? On to po prostu robi taką wielką belę. On dokładnie to nie widać. A Case chyba nam robi w kostki, nie? Więc może dlatego to jest taka, tak się różnią te kombajny. No ja tam akurat bawełną nie żyłem nigdy, można powiedzieć. Też nawet odradzaliście mi, żebym, znaczy doradzaliście mi, żebym bawełnę po prostu wywalił ze wschodniej, bo ona by nie pasowała do klimatu i w ogóle, nie? Ale z drugiej strony właśnie, jeżeli ktoś chciałby robić bawełnę, jakiś, nie wiem, gość z Ameryki, chciał sobie po prostu pograć na wschodniej, bo zobaczył, że jest super klimacik, jest fajna mapka, dużo gospodarek do wyboru, a jednak, kurczę, nie można robić bawełny, nie? A on to akurat uwielbia. Nie mogę zabronić ludziom robić to, co chcą, po prostu na mapie będzie wszystko, jak wam się nie podoba, no to nie robicie tego po prostu, nie? I po prostu omijacie sobie to bawełnę. No akurat dla mnie bawełna spoczko, także super. No i też jakby nie było, nie nagrobię tego odcinka, gdyby nie nasz Giants, tak? Giant Software, a dokładniej raczej CDPPL, od którego farminga dostałem już przed premierą, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. No i prawdopodobnie dostałem Season Pass na wszystkie DLC, więc super. Dzięki temu właśnie mam taką oto nową modyfikację, nowe DLC, na który możemy sobie pograć. Ja wiem, że tak się nie kosi, powinno być coś robić rządki i tak dalej, no ale jakoś tak mi to, jakoś tak, kurczę, no dziwnie się to robi, nie? Wiem, że w realu byłoby mnóstwo kręcenia i powinienem o tak jeździć cały czas, ale no pole widzicie jest troszeczkę zwariowane, nie to co akurat pole 116, które jest nieopodal, więc zobaczymy sobie ogólnie, może tam pojedziemy sobie, będziemy robić te boloty. No nic, może faktycznie tam sobie podjedziemy. Zobaczymy, co tam się dzieje ogólnie. No, pojedziemy sobie tam do pole. O, uwaga, to jadę ja, jestem trochę większy tutaj. Tu sobie porobimy, nie? Tu jest akurat bardziej taki... znaczy tam jest fajne pole, ale troszkę tak długo trzeba kręcić. Więc tu sobie wjedziemy i zobaczymy, jak tutaj będzie się przedstawiała sytuacja. Kosi się tam coś? Idzie, bardzo fajnie. Okej, chyba zarąbałem drzewo, dokładnie tak. Co będzie, jak stąd wyjechać? W ogóle te... Aha, bo to się... No... Te, dziwnie wygląda te... Że tak powiem... Światełka! No, bardzo dziwnie, ale... No nic, nie poradzimy. Tak to śmiesznie jest. Okej, okay, aha, tam jest jakoś dwukomorowe chyba, tak? Bo tam się jedna opróżnia. Czy co? Czy to się zbiera do zbiornika jakiegoś wielkiego, a potem się... to... Władę niedokończoną belę? Nie, no nie, robimy kończymy belę. No więc ogólnie widzę, że fajnie jest, bo tam nam przelało 25% tego jakby do belki, tak? A to mam jakiś zbiorniczek, no, który trzeba napełnić. No i bardzo fajnie, kurczę, no super. Także spoczko, spoczko. Ogólnie jak widzicie, no kombajnik fajny. Jakoś tam mówię, fanem wielkim nie jestem tej bawełny, ale myślę, sprawdzę sobie jednak, żeby nie było, że nic na ten temat nie wiem. Będę troszeczkę chciałem się tutaj zaznajomić z tym wszystkim, zobaczyć, jak to wygląda. No i napiszcie, co sądzicie o takim DLC. Czy w ogóle napiszcie, czy kupiliście DLC, czy macie zamiar kupić, czy w ogóle nie kupujecie, nie? Takie myślę, trzy komentarzyki, w sensie kupuję, nie, czekam, znaczy kupuję, tak. Albo mam już, tak, kupuję, nie, wyczekuję, nie. No bo już kupiliście, nie? Coś takiego. No tam napiszcie po prostu, co o tym sądzicie, o tym DLC. Czy wam się ona podoba, czy nie bardzo. No moim skromnym zdaniem uważam, że DLC nie jest najgorsze. Jest takie... Dla fanów na pewno bawełny, nie? Nie wiem, że teraz jest promocja bawełny i tak dalej, ale jednak no, powinniśmy troszeczkę... osobiście uważam, że powinniśmy bardziej w tego farminga pójść tak troszkę pod tą Polskę, nie? No wiecie, no każdy chce dla siebie jak najlepiej. Jakby nie było. No i fajnie było, gdybyśmy zobaczyli w końcu coś polskiego, nie? Może jakiś polski dodatek się szykuje, czy coś takiego. No byłoby super, nie? Zobaczyć coś polski klimat jakiś. Wiadomo, że Polska nie jest zbyt...
urozmaicona pod względem maszyn. Raczej większość gospodarstw to jest takich jeszcze starszych, ale już coraz więcej naprawdę jest takich fajnych maszynek, gdzie na przykład na skupach już nie widzimy 60-tki, zetorka jakiegoś, tylko już New Holland, jakiś John Deere się pojawia, Fergusony, no już te marki takie dosyć większe, z większymi ciągnikami, no już jest widać ten progres, aczkolwiek no jeszcze Polska troszkę tak z tyłu za sąsiadami jest. Ja teraz sobie tak jadę w tą stronę, żeby po prostu ładnie to dokończyć i będzie szpoczko, nie? Ogólnie mam pomysł, żeby teraz jakby zrobić cięcie, i po prostu się będziemy widzieć za chwilę, jak już sobie tutaj w miarę to wykoszę, zbiorę, że tak powiem. Więc widzimy się oczywiście za chwilę. Okej, więc właśnie sobie jedziemy na nasze polu już z John Deere'em oraz to przyczepa taką śmieszną do dodawania tego. Już tam nam jedną belkę, że tak powiem, wydało. Nagrałem taki klip, ale się nie nagrała ma kamerka, więc nie będę tego po prostu wrzucać, tylko tak zobaczymy, jak to wygląda teraz, w ten sposób, nie? Bardzo mnie to oczywiście ciekawi. I zobaczymy sobie, jak to się zbiera. Jednakże najpierw sobie z jakiegoś screena, a potem do... Okej, dobra, wracamy, więc zobaczymy sobie teraz, jak to działa. Już sobie właśnie tutaj to rozłożyłem, to się bardzo fajnie składa, rzecz jasna. Ja wam teraz pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Tam fajnie, bo widzę jakąś kółeczkę, więc coś tam się będzie z tymi rurkami działo, tak? Okej, więc sobie otwórzmy to. W ten sposób chyba dobrze, akurat będę podjeżdżał. Nie wiem, aha, myszką sobie sterujemy też tutaj, tak? Tym, czy nie? Aha, nie sterujemy, dobra. Myślałem, że sterujemy. Dobra, podjeżdżamy sobie, zobaczymy, czy to będzie jakaś fajna animacja, czy po prostu jak złapie nagle. Aha, czyli łapie nagle, okej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz tutaj. Jest taśma, widzę, która przesuwa nam maszynkę. Czy nam belkę do końca, czy nie? Aha, do tego momentu, potem dopiero się podsuwa. Spoko. Czy jakoś się mogę to sprzedać? Znaczy no. Zabezpieczyć to jakoś, żeby to nie poleciało, czy po prostu jest zablokowany już? No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jedziemy sobie. Ciężarówka jest na razie niepotrzebna, ale tam też oczywiście można sobie ładować na te belki. Ale to nic. Zobaczymy sobie, jak, czy da się to w ogóle sprzedać na wschodniej. Mam nadzieję, że oczywiście tak, bo bawełny jeszcze nie testowałem, szczerze mówiąc. I zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać, tak? Dobrze. Tylko coś tam sobie jedzie. Ja oczywiście wielkim John Deere'em ciśniemy tutaj. Kurczę, te światełka to ma takie zarąbiste, tak mi się podobają. Naprawdę sztos. Jedyne, co Giants robi dobrze, to po prostu modele ciągników, nie? No to jest czas dla nich konkretna. Dobra, w ogóle tak, tutaj się sprzedaje, nie? Bawełnę. A sobie sprawdzę. Bawełna. Przędzalnie, rzecz jasna to jest tutaj, więc sobie zajeżdżamy. Kierunki świecą, nice. Okej, dobra. Spoczko, to w ogóle takie fajne serwisy udało mi się zrobić, takie świecące. Aha, to jest w tym miejscu, dobra. Sorry, bo się rozpędziłem, a to nie tutaj oczywiście, tylko tutaj. Dobra, więc zaraz sobie podejdziemy, zobaczymy, jak to się wyładowuje śmiesznie. Uwaga. A, czy po prostu spada, to tak? Wyładuj. No i już. 24 tysiące za jedną taką belkę pełną. To nie jest wcale tak mało. Mogę nawet powiedzieć, że nawet sporo to jest. 24,5 tysiąca nawet. Więc nieźle. Także szacun. Okej, ogólnie może tak się pożegnamy. Bo to będzie koniec filmu. Dziękuję bardzo serdecznie, że wpadliście. To był oczywiście film z DLC Cotton, po prostu nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie dzięki za uwagę. Ja jestem RageBlay. I jeszcze raz dziękuję za DLC i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach na moim kanale. Także wyczekujcie update'u wschodniej, no i do kolejnych. Trzymajcie się, no i cześć.